Dzień dobry kochani, to ja Londyneczka. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj to chyba najważniejszy film tego roku, bo czytelnicze podsumowanie roku i wybierzemy sobie, znaczy ja wybiorę i wam o nich opowiem. Najlepsze książki 2021. Oczywiście najlepsze książki według mnie i listy książek, które w tym roku przeczytałam. To nawet nie są tylko książki publikowane w 2021 roku, a książki, po które ja zwyczajnie w tym roku sięgnęłam. Zostańcie ze mną, bo sporo perełek. ...2021 dobiega końca. Wprawdzie zostało jeszcze kilka dni, ale to, co przeczytam jeszcze do końca roku, wpiszę sobie na listę styczniową, żeby już tutaj nie robić zamieszania zbyt dużego. Tym bardziej, że przyznaję, podsumowanie miesiąca już jest również nagrane. Zatem w 2021 przeczytałam 185 książek. Gdzieś tam miałam cichą nadzieję, że dobiję 200, no ale to nie o liczby chodzi. 185 to jest ciągle poważna liczba. I w gronie tych 185 książek postanowiłam wyróżnić aż 17 tytułów. Nie chciałam ich tutaj bardziej ograniczać, wykreślać. O nie, ty książko, nie zasługujesz na wyróżnienie. Chcę wam wspomnieć po prostu o tych wszystkich, które zostały w mojej pamięci i do których chętnie bym wróciła. Spośród tych 17 całkiem sporo mam na swojej półce, pozostałe czytałam lub słuchałam, no i część z nich również w wersji papierowej mam w Polsce, że one na mnie czekają, jeszcze po prostu tutaj do mnie nie dotarły, no ale wiecie, zawsze mogę wam wstawić zdjęcie i będziecie mieli lepsze wyobrażenie, o jakiej książce mówię, jeżeli nie kojarzycie danego tytułu. Przyznaję szczerze, że nie zrobiłam sobie takiego podziału, ile książek z jakiego gatunku przeczytałam. Nawet wśród tych wyróżnień niekoniecznie je segregowałam, ale postaram się wam w taki dość uporządkowany sposób o nich powiedzieć. Zatem na początek może opowiem wam o literaturze pięknej? Tak, zacznijmy od literatury pięknej. Pierwsza książka, o której chcę wam powiedzieć, to książka, do której ja w 2021 roku wróciłam i był to bardzo udany powrót. Powrót, który bardzo zapadł mi w pamięć. A jest to książka Kazuo Ishiguro i Nie opuszczaj mnie. To jest książka bardzo zaskakująca. Przynajmniej dla mnie zaskakująca. Tam wydarza się na końcu coś, czego ja nie oczekiwałam, bo to jest książka o samotności, nawet o takiej samotności w grupie, o wolności, o relacjach międzyludzkich. A czy to rzeczywiście są ludzie, w pełni ludzie, którzy ze swojej wolności i wolnej woli mogą korzystać? To polecam wam lekturę. Kazuo Ishiguro jest dla mnie niesamowitym pisarzem. Pisarzem, który bardzo prostymi słowami potrafi opowiedzieć bardzo trudne i skomplikowane historie. I za to ja go bardzo cenię. Zresztą mówiłam wam o tym już nieraz. A wydaje mi się, że Nie opuszczaj mnie to będzie jedna z moich jego ulubionych książek. Kolejny tytuł z literatury pięknej to jest też dla mnie powrót. Powrót do czasów szkoły średniej, gdzie ja wówczas czytałam tę książkę we fragmentach, a teraz przeczytałam ją w całości, czyli Remark i Na zachodzie bez zmian. To książka opowiadająca o okrucieństwie wojny z perspektywy takiego zwykłego chłopaka, szeregowego żołnierza, który tych trudów wojny doświadcza w najbardziej brutalny sposób. Ja tę książkę gorąco, gorąco polecam, bo to znowu są proste słowa, prosty język, a prawda, która za tym idzie, jest niesamowita i niesamowita, niesamowicie poruszająca i gdzieś zostająca w nas w środku bardzo mocno. Także Na zachodzie bez zmian trzeba przeczytać. Kolejna książka, którą ja gorąco polecam, to Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej. Ja tę książkę czytałam zupełnie na początku roku, a ona bardzo zapadła mi w pamięć. Również bardzo podobała się mojej mamie, bo słuchałyśmy audiobooka. W Polsce mam wersję papierową, czeka na mnie.
bo to jest właśnie taka książka, do której ja chcę jeszcze wrócić, właśnie czytając ją, tak mając w ręku i móc, wiecie, zaznaczyć sobie to, co tam najbardziej jakby do mnie przemawia. A jest to książka o dość skomplikowanej relacji ojca i syna. Przy okazji napisana z takim bardzo bystrym poczuciem humoru, z taką elokwencją. Gorąco naprawdę polecam. Warto po tę książkę sięgnąć. Następna książka to Cukry Doroty Kotas. To jest książka naprawdę wielokrotnie nagradzana, bardzo młodej autorki. A jest to książka, w której dziewczyna po prostu opowiada o swoim autyzmie, o tym autyzmie osoby dorosłej, jak ona znajduje się w życiu, aczkolwiek nie możemy tej książki znajdować jako historii autobiograficznej. Pewnie są tam wątki autobiograficzne, jak sama autorka mówi, ale jest tam również sporo, wiecie, fikcji literackiej i to chyba tej książce jeszcze przydaje. Naprawdę prawdziwa książka, poruszająca książka i wartościowa książka dla tych, których ten temat interesuje. Ja polecam z całego serca. Do literatury pięknej, a w dodatku do gatunku bardzo już zamierającego, czyli epistolografii, należy zaliczyć tutaj książkę Listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Piękne listy. To jest taka historia miłości, zabawnej, dowcipnej miłości, takiej miłości pomiędzy dwojgiem naprawdę elokwentnych ludzi, którzy patrzą na świat trochę inaczej, tak? Bo są na pewno o wiele bardziej wrażliwi, może inaczej, tą sferę wrażliwości mają o wiele bardziej rozbudowaną. Chciałabym kiedyś dostać taki piękny list, jaki otrzymywała Agnieszka Osiecka od Przybory, bo Przybora pisał o niej przepięknie. Gorąco polecam. No, ta historia wzrusza. Naprawdę wzrusza te ich czasami bardzo proste słowa właśnie o miłości, a pozostają właśnie w sercu tak bardzo, bardzo mocno i dotykają. Polecam. Przechodząc z kolei do literatury faktu, to może coś takiego z pograniczy literatury faktu, bo jest to książka wspomnieniowa, w której na pewno jest nieco fikcji również, ale przede wszystkim właśnie mamy tutaj wspomnienia. Jest to druga część, jakby kontynuacja książki pod tytułem Unorthodox. Pamiętacie? W zeszłym roku o niej mówiłam. Serial na Netflixie, bardzo dobry, bardzo popularny. No i teraz właśnie jest druga część, czyli Exodus, Księga Wyjścia, gdzie ta Żydówka, która odeszła ze swojej ortodoksyjnej wspólnoty, znajduje swoje miejsce w życiu w Berlinie. I to dopiero w Berlinie, zadziwiające, nie sądzicie? Dopiero w Berlinie ta Żydówka się w pełni odnajduje. Tam naprawdę może jakby korzystać z tej swojej żydowskości. Wiem, że to jest brzydko powiedziane, ale jakby ona opowiada, że kiedy jedzie do Izraela, staje przy ścianie płaczu, to wiecie, Żydzi tak na nią patrzą, co ty tutaj robisz, ty nie jesteś nasza. A przecież no, jakby swoich korzeni nikt się nigdy nie wyprze, tak? Więc to jest bardzo poruszająca książka, ważna książka i ja gorąco polecam po nią sięgnąć i ja wam powiem szczerze, że ta część, ta książka trafiła do mnie jeszcze bardziej niż Unorthodox. Także Exodus koniecznie, koniecznie przeczytajcie. Pozostając w temacie wojny, wspomnień i nie tylko, właśnie takiej książki również dokumentalnej, to ja absolutnie polecam Rzeczy osobiste Karoliny Sulej. Już wam o tej książce mówiłam. Ten podtytuł Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady nie jest pełen, bo to nie jest tylko historia o ubraniach, tylko generalnie o tym, jak jakby schludny wygląd, czystość, nie wiem, ułożone włosy, czyste włosy, w ogóle posiadanie włosów, jak bardzo stanowi o człowieczeństwie, jak właśnie odbieranie tych takich podstawowej potrzeby człowieka do bycia ładnym, tak? To nie chodzi tutaj o nie wiadomo co, to chodzi o to, żeby być po prostu umytym, uczesanym i ubranym w miarę sensownie, jak to bardzo
podkreśla nasze człowieczeństwo i o naszym człowieczeństwie stanowi. To jest książka o niesamowitym bólu, książka, która porusza, która zostaje w nas na bardzo długo, która opowiada tragiczne historie właśnie z obozów koncentracyjnych. Książka, którą powinien przeczytać absolutnie każdy człowiek. Może ci, którzy mają jeszcze, nie wiem, mniejszą świadomość wojny, którzy może wypierają okrucieństwo wojny, powinni tym bardziej po tę książkę sięgnąć. Jest w tym momencie już na rynku druga część w serii. Ja jeszcze jej nie mam, ale będę czytać na pewno. Chcę i muszę ją przeczytać. To jest absolutnie wartościowa książka i ja ją z całego serca polecam. Pozostając przy literaturze faktu wciąż, tym razem biografia. Biografia, ale również wspomnienie. Wspomnienie o matce, o kobiecie nieprzeciętnej, wyjątkowej, może niełatwej w takim codziennym życiu, ale kobiecie, która swoją nieustępliwością, uporem zmieniła świat. A jest to książka Ewy Curie o Marii Curie, czyli Maria Curie, taki tytuł. Znowu to tak boli, że nie ma tam tego Maria Curie Skłodowska. Bo tak jak już Wam też kiedyś opowiadałam, to właśnie cały świat zna Marię Curie Skłodowską jako Marię Curie i niewielu obcokrajowców wie, że ona była Polką. I właśnie jest takie zaskoczenie, kiedy się to podkreśla właśnie, że ale ona była Polką, naprawdę. To jest historia jej życia rodzinnego, ale też jej dokonań, tego jak straciła męża i jak później sama sobie radziła z życiem. Bardzo poruszająca książka. Pojawiały się takie opinie, że z tego względu, że córka jest autorką, to książka nie jest obiektywna. Ale czy ona musi być obiektywna? No nie musi. Tym bardziej jest to piękne, że to jest takie wspomnienie córki o matce, o bardzo wyjątkowej matce, kiedy się dowiadujemy, że wiecie, ich dzieci Piotra i Marii Curie, to są również ludzie z niesamowitymi osiągnięciami, z nieprzeciętnymi umysłami i to taka duma człowieka napawa. Przynajmniej mnie. Bardzo, bardzo gorąco polecam tę książkę. Ona jest długa, to jest potężna lektura, ale bardzo wartościowa. Czytajcie ją koniecznie. Pozostając w literaturze faktu, coś z takim przymrużeniem oka. Książka jak najbardziej prawdziwa, bo jest to reportaż, ale taki reportaż z cyklu lekkich, na rozweselenie, na uśmiechnięcie się, na wspomnienie też takich starych, siermiężnych czasów w Polsce. A jest to książka pod tytułem Miła Robótka, czyli Polskie Świerszczyki, Harlekiny i Porno z Satelity. Czyli jak na przełomie lat 80. i 90. porno biznes rozwijał się w Polsce. Naprawdę, to jest książka z przymrużeniem oka, ale ja się przy niej ubawiłam setnie i dlatego Wam o niej wspominam. Jeżeli chcecie lekkiego reportażu, to jak najbardziej sięgnijcie po to, nie będziecie żałować. Jeszcze jedna książka wspomnieniowa. Skazana. Skazana Ewy Ornackiej. Okładka filmowa, bo na Player pojawił się serial. Ja serialu nie widziałam, słyszałam, że jest naprawdę bardzo dobry, z Agatą Kuleszą w roli głównej. A to jest opowieść, wspomnienie Ewy Ornackiej, która sama była prawnikiem, takim wysoko postawionym prawnikiem, a przez pewne złe wybory i wplątanie się w niekoniecznie najlepsze towarzystwo trafiła do więzienia. I ona opowiada o tym więziennym życiu, o więziennym życiu kobiet, jak kobiety sobie w więzieniu radzą, jak ta ich codzienność wygląda. Bardzo interesująca książka, naprawdę. Bardzo otwierająca oczy, tym bardziej, że no umówmy się, niewiele wiemy o życiu w więzieniu i obyśmy nie musieli się dowiadywać, jak to życie w więzieniu wygląda. Może nie jest to książka idealna, bo trochę mi tutaj zabrakło jakby takiej osobistej historii autorki, ale wciąż to, co opowiada o swoich współwięźniarkach, zapada w pamięć, otwiera oczy i uważam, że jest to naprawdę wartościowa lektura, po którą warto sięgnąć. Czas na literaturę popularną. Z literatury popularnej, może z tej takiej ciągle nieco ambitniejszej, chciałabym wspomnieć o książce Marie Aubert chyba. Nigdy nie wiem, jak wypowiedzieć to nazwisko, a mam na myśli tutaj tytuł
Zabierz mnie do domu. Jest to książka bardzo krótkich opowiadań, niby ze sobą niepołączonych, ale łączy je jedno. Łączy je samotność i takie wołanie o uwagę. Bardzo krótkie opowiadania, które opowiadają, które właśnie podkreślają tą pustkę życia, ten taki brak, poczucie braku. I dlatego ta książka zwróciła moją uwagę i uważam, że warto po nią sięgnąć. Ale nie można tych opowiadań czytać szybko. Dawkując je sobie, smakując tę książkę, jakby zostaje w nas na dłużej. Chociaż jest to właśnie bardzo taka cieniutka lektura, a daje po głowie. Kolejna książka, którą przeczytałam zupełnie na początku roku, to Kobieta w białym kimonie. To jest piękna historia miłości, takiej miłości w Azji przed laty, przed wieloma laty, ale i historia rodziny, tradycji. Książka, która też no, na pewno otwiera oczy nam, Europejczykom, na tamten świat, bo no, jakby kultura azjatycka, jeżeli się nią nie interesujemy, nie jest jakby tak powszechnie znana, jakby ich zasady, tradycje i tak dalej nie docierają do nas tak wyraźnie, jak wiecie, kultura Zachodu. Nie ma co się oszukiwać, ale to jest naprawdę piękna historia, zostająca w nas, poruszająca i taka dla serca. Czasami wydaje mi się, że każda kobieta potrzebuje takiej książki. Także Kobietę w białej kimonie polecam z całego serca. Kolejna książka to książka, którą ja akurat czytałam w języku angielskim, a kupiłam ją z takiej czystej przekory. Jest to książka Colleen Hoover, Laila. Bo ja jakby wielbicielką Colleen Hoover nie jestem. Jakby jej książki dla mnie są bardzo takie przewidywalne, naiwne, takie zwykłe romantyczne czytadełka. Na pewno wolę Colleen Hoover niż Sparksa na pewno, ale jakby to wciąż nie jest to. A po Laila sięgnęłam dlatego, że jakby wiedziałam, że to jest coś zupełnie innego, gdzie ona wpada w jakieś takie jakby paranormalne podteksty, gdzieś jakieś duchy pukające do drzwi. Ha, 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 co tam się będzie działo? I powiem wam szczerze, że jak złapałam, tak łyknęłam w jeden wieczór bodajże. No nie jest to też jakby szczególnie gruba lektura, jak możecie zobaczyć, ale naprawdę ta książka mi się podobała. Oczywiście jest to czysta rozrywka, tak? To jest czysta rozrywka, ale taką Colleen Hoover ja lubię. O taką Colleen Hoover walczyłam. Żarcik, tak? Bardzo słaby żarcik, ale żarcik. Jakby ta romantyczna Colleen Hoover to nie ja, ale ta nowa odsłona, jak w Laili, to jest właśnie to. Także ja ten tytuł polecam. Oczywiście w zestawieniu najlepszych książek roku nie może zabraknąć mojej ulubionej autorki. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli powiem, że Wizjer absolutnie w tej mojej czołówce się plasuje. Z tego względu, że jest to coś zupełnie nowego dla Magdy. Coś, za co ona się wcześniej nie zabierała, bo to jest thriller. A uważam, że to jest bardzo dobry thriller, zaskakujący. Magda wpuszcza nas naprawdę w malinę niejednokrotnie w tej książce, a przy okazji też otwiera oczy, bo to jest książka, która pokazuje bardzo ważny problem, możemy powiedzieć problem społeczny, ochrony danych, tego jak te dane są wykorzystywane bardzo często bez naszej wiedzy i przeciwko nam, jak wiele jakby wiadomości o sobie puszczamy w sieć, nie kontrolując ich, a później jakby mogą one być wykorzystane przeciwko nam. Naprawdę tę książkę Magdy Witkiewicz wam serdecznie polecam, bo jest to coś zupełnie innego, a przy okazji naprawdę dobrego. I mam nadzieję, że Magda jeszcze wróci właśnie do tego gatunku i pokaże nam więcej z tej swojej mrocznej strony. Wizjer polecam wam słuchać na Empik Go. Polecam wam słuchać audiobooka, bo jest to bardzo dobry audiobook. Czytajcie i słuchajcie koniecznie. No i jeżeli Magda, no to jeszcze jedna jej książka, tak? Drzewko szczęścia to jest potężna dawka humoru i mądrości, takiej rodzinnej mądrości, opowieść o relacjach i o tym, jak to nie doceniamy starszych. Bardzo często ich nie doceniamy, a jak wiele oni potrafią zmienić na lepsze w życiu swoich bliskich, jeżeli troszeczkę im się przysłuchamy.
Świetna komedia, ale i też historia obyczajowa. Warto po nią sięgnąć, nie tylko na święta, chociaż jest to jakby w domyśle książka świąteczna, ale jakby nie tylko o Bożym Narodzeniu opowiada, także naprawdę warto. Na mojej liście znalazła się jeszcze jedna książka dla młodzieży. Jest to Katarzyna Berenika Miszczuk i Druga Szansa. Druga Szansa to jest książka, która została wznowiona w tym roku z tego względu, że pojawił się miniserial. Znowu serialu nie widziałam, bo on niestety na Netflixie w Wielkiej Brytanii chyba nie jest dostępny i dlatego nie byłam w stanie go zobaczyć. Ale również książka, która gdzieś tam się, wiecie, opiera na jakimś paranormalnym doświadczeniu, która mnie przynajmniej zaskoczyła przy końcu, ale która też zwraca uwagę na to, że osoby autystyczne, pomimo tego, że nie mają tego kontaktu ze światem, nazwijmy go normalnym, mają ten swój bardzo własny, osobisty świat, który to jest bardzo rozwinięty, wiecie, ten taki duchowy świat i właśnie te osoby bardzo często widzą dużo więcej, tylko nie potrafią tego wyrazić. Naprawdę książka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, także gorąco Wam ją polecam. Czytajcie koniecznie Drugą Szansę. Już ostatnia książka, o której chcę Wam powiedzieć, która się przewija w moich ostatnich filmach często, to Mikołajek. Tak, w rękach mam pierwszy tom, bo jestem w trakcie czytania tego pierwszego, ale już teraz śmiało wiem, że jest to książka dla mnie roku i seria opowiadań, która zostanie ze mną na długo, bo to są bardzo mądre i prawdziwe opowiadania o życiu dzieci, ale i dorosłych i też o tym, jak to dzieci dorosłych postrzegają. Także naprawdę warto. I to by było na tyle z mojej historii o ulubionych książkach 2021 roku. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wam się najbardziej podobały. Jeżeli czytaliście którąś z książek, o których Wam opowiadałam, dajcie koniecznie znać, jak Wam się te książki podobały, za co je cenicie, tudzież nie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i dajcie znać, co warto czytać w 2022 Waszym zdaniem. Jeżeli film Wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A zanim powiem pa pa, to koniecznie chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Niech to będzie absolutnie fantastyczny czas, czas, w którym się będą spełniały Wasze marzenia. Postanówcie sobie, że to będzie Wasz rok, że to będzie rok, którego nie zapomnicie, ale nie zapomnicie z bardzo dobrych i pozytywnych względów, bo tylko ku takim się skłaniamy, prawda? To tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. Pa, pa. Szczęśliwego nowego.